24 pytania. Rozmowa poranka. Drota Kania, witam Państwa ponownie i witam tych, którzy dołączyli w tej chwili do słuchania Polskiego Radia 24. A naszym kolejnym gościem jest pan profesor Ryszard Legutko, wiceeuroposeł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, w Polsce nie milkną echa wystawy, skandalicznej, obrazoburczej wystawy w Parlamencie Europejskim. Czy są w ogóle szanse, żeby zapobiec tego typu skandalicznym instalacjom? No, na tak postawione pytanie odpowiem, że raczej nie. Dlatego, że parlamentem i w ogóle polityką europejską rządzi lewica, coraz bardziej radykalna, a ataki na chrześcijaństwo i taka mocna agresja wobec chrześcijaństwa, no to jest jedna z takich naczelnych przekazów lewicy. Ale oczywiście nie należy się poddawać i trzeba protestować. No myśmy protestowali indywidualnie i zbiorowo. Ja będę zresztą dzisiaj rozmawiał również w tej sprawie z panią przewodniczącą parlamentu. Ja z moim kolegą z Włoch, jako współprzewodniczący grupy EKR, napisaliśmy bardzo stanowczy list w tej sprawie. No zobaczymy, jakie będą echa. Jak widać, presja ma sens i upór również. Jak się okazuje, od dzisiaj nie nazywamy obwodu kaliningradzkiego kaliningradzkim i Kaliningradem, tylko wracamy do Królewca, obwód królewiecki. Przez całe lata uważano, że mówienie, że to jest Królewiec, czy obwód królewiecki, to jest błędne. No dziś wracamy do korzeni i ja się bardzo cieszę, bo na antenie Polskiego Radia mówiliśmy Królewiec, a nie Kaliningrad, więc to też pokazuje, że w takich nawet sprawach ta presja ma sens i że warto walczyć i może się okaże, że w Parlamencie Europejskim również dojdzie się do tego, że w pewnym momencie pewne rzeczy po prostu będą nie tylko przejawem złego smaku, ale po prostu najzwyczajniej w świecie niedopuszczalne, jak właśnie ta koszmarna instalacja, której jesteśmy w tej chwili świadkiem. Zmieniamy temat. Wczoraj obserwowaliśmy debatę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Olaf Scholz wystąpił. Jak pan ocenia tę debatę, panie pośle? No powiem, że Olaf Scholz został przyjęty dość chłodno. I to było widać, nawet przez zwolenników swoich. Tak. Oczywiście no, są jakby to powiedzieć różne poziomy tego chłodu, ale no, krytykowano go z różnych pozycji no, za opieszałość w sprawie Ukrainy. Pojawiały się też głosy dotyczące prawda, wcześniejszej fatalnej polityki niemieckiej, zieloni. No, krytykowali, że jest za mało zielony. Ale, i to jest coś jednak bardzo niepokojącego w tym wszystkim, no poza nielicznymi przypadkami, no również ja się do tych przypadków zaliczał, jakby nie kwestionowano przywództwa niemieckiego w Unii. To znaczy te głosy krytyczne były takie, panie kanclerzu, my byśmy chcieli, żeby pan jednak działa bardziej stanowczo, oczekujemy niemieckiego przywództwa, co jednak wydaje mi się pokazuje na jakąś poważną chorobę, czy jeden z kolejnych symptomów poważnej choroby europejskiej. No, to znaczy na jakiej zasadzie jakikolwiek kraj ma być przywódcą, czy pełnić rolę przywódczą, no, tylko dlatego, że jest silny, no to w takim razie po co jesteśmy wspólnotą narodów, skoro jest jakiś przywódca, który ani nie jest wybrany nigdzie, ani nie jest wymieniony w traktacie. I skądinąd pan kanclerz Scholz też występował jako ten przywódca. No zresztą jego wypowiedzi w ciągu ostatniego czasu były w tym duchu. On mówi, że Niemcy biorą odpowiedzialność za Europę. No to jest
to jest taki język strasznie, strasznie wielkiej pychy, no. Ale to, wielu się to podoba, co uważam za bardzo niepokojące zjawisko i pokazuje niejasność, nieczytelność struktury władzy, bo jakby co innego jest napisane w traktatach, a co innego się dzieje. Olaf Scholz często występuje z pozycji silniejszego. Takie są również opinie, że w jego wystąpieniach pobrzmiewają te niepokojące, jak pan mówi, panie profesorze, echa. Natomiast wczorajszy jego tweet spotkał się z totalną krytyką. Przypomnijmy, napisał, że 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Wręcz komentatorzy mówią, że jest to fałszowanie historii, bo przecież ci naziści, narodowy socjalizm nie wziął się w powietrze, przecież to byli Niemcy. No tak, on nie jest pierwszy, niestety już chyba Angela Merkel wcześniej powiedziała coś takiego właśnie, że Niemcy byli, nie wiem, pierwszą ofiarą narodowego socjalizmu czy nazizmu. No oczywiście to jest fałsz, ale to pokazuje no, kierunek takiego tej polityki historycznej, prawda, niemieckiej, no ponieważ Niemcy od pewnego czasu uważają, że są przywódcą, również takim przywódcą moralnym w Europie, no więc ta przeszłość ich kompromituje, no i tę przeszłość zresztą, prawda, mówią o tym, to nie tak, że przedstawiają Hitlera jako dobroczyńcę, ale tak, no, albo wskazują na innych, którzy też byli winni. Antysemityzm, owszem, był u nas, tak, ale przecież nie tylko my, bo Polacy, bo ktoś tam jeszcze. A tutaj, no, ten naród w istocie czysty został zaatakowany przez narodowych socjalistów, czyli tak zwanych nazistów. Notabene pani przewodnicząca Parlamentu Europejskiego niedawno, kiedy była uroczystość rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, w tej swojej wypowiedzi ani razu nie użyła słowa Niemcy, tylko użyła słów naziści, na co jej zresztą zwróciłem uwagę, ale to pokazuje jednak skuteczność tej takiej ofensywy, że o tych nazistach ciągle słyszymy, natomiast o Niemcach rzadziej. I dlatego to jest ta sprawa, o której pani redaktor mówiła wcześniej, sprawa języka. Tak jak było z tym, prawda, z Królewcem. Immanuel Kant nie urodził się w Kaliningradzie, tylko urodził się w Królewcu. Dokładnie. Niemcy zaatakowali, prawda, i są odpowiedzialni za drugą wojnę światową, a nie jacyś naziści. Ale od wielu lat, jak widzimy, trwa to oszustwo semantyczne i trwa również walka o niepamięć. O niepamięć, kto tak naprawdę odpowiada za hekatombę II wojny światowej. Panie profesorze, kolejny temat. Zostały polskie kopalnie uratowane, natomiast widzimy, że chyba nie ma szans na odejście od Zielonego Ładu, czyli pakietu Fit for 55. Pakietu, które europejscy rolnicy i nie tylko polscy, ale również holenderscy czy francuscy nazywają zielonym szaleństwem. Czy pana zdaniem jest jednak szansa na to, żeby było takie porozumienie ponad podziałami, żeby wszystkie kraje zablokowały, jak sami rolnicy mówią, szaleństwo unijnych urzędników? No jest to szaleństwo, oczywiście, no nie tylko urzędnicy, a to politycy. No jest ta zielona religia, wywiera jakiś taki paraliżujący wpływ na polityków. Ja myślę, że tak, że to jest możliwe, no może nie w najbliższym czasie, no bo jednak ten układ polityczny, który w tej chwili rządzi Unią, do tego doprowadził. Choć Niemcy, o których mówiliśmy przed chwilą, czy Europejska Partia Ludowa troszkę jakby łagodzi, ale nie jest tak, że
występuje stanowczo przeciw i woła o opamiętanie. No, natomiast może jak się zmieni ten układ polityczny, miejmy nadzieję, w wyniku wyborów, to wtedy można będzie trochę zdrowego rozsądku tam wprowadzić. Ale pamiętajmy, że my tutaj mamy do czynienia z swoistego rodzaju fanatyzmem, że to, co nie wiem, kiedyś pobudzało wyobraźnię i było źródłem tożsamości masowych ruchów i tak dalej, że to w tej chwili ma kolor zielony. Więc mamy do czynienia z fanatykami, którzy opanowali rozmaite instytucje, organizacje wpływowe, więc ta walka będzie ciężka. Ale no, musi być jednak zawarty jakiś front polityczny, żeby temu się przeciwstawić. Na razie, jak mówię, na razie tego nie widzę, natomiast jest szansa, myślę, po wyborach i sądzę też, że do tych wyborów europejskich partie konserwatywne właśnie z takimi hasłami powinny być, znaczy przystopować to zielone szaleństwo, bo to nas wszystkich zniszczy. Panie profesorze, myśli pan, że rzeczywiście jest szansa na zmianę władz, zmianę układów Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim po wyborach i zmianę w nastawieniu do Stanów Zjednoczonych? Jak pan to ocenia? No, ze Stanami Zjednoczonymi problem jest taki, że antyamerykanizm jest mocno osadzony w dwóch najważniejszych krajach Unii, czyli Niemczech i Francji. No, to od lewa do prawa partie niemieckie i partie francuskie są silnie antyamerykańskie. Natomiast myślę, że dojdzie do jakiejś zmiany jednak politycznej. W wyniku wyborów lewica na pewno osłabnie, ale wiele zależy od Europejskiej Partii Ludowej, EPL-u, prawda? Tej partii, której przewodzi Manfred Weber, a kiedyś przewodził Donald Tusk, ja pamiętam. Wiele zależy od nich, znaczy, czy oni się rzeczywiście jakoś zdystansują do tej lewicy, z którą od wielu, wielu lat pozostają w aliansie i się zwrócą ku nam, na przykład ku EKR-owi, który według wszelkich możliwych przewidywań bardzo wzrośnie na znaczeniu i liczbowo też sporo zyskamy. Nie będzie, że tak będzie, ale czy EPL się zwróci i wtedy stworzyłby się taki front na tyle silny, że można przeciwdziałać, czy też będą kontynuować tę swoją linię współpracy z socjalistami. Bardzo dziękuję za rozmowę, bo musimy kończyć. Państwa, moim gościem był pan profesor Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef frakcji EKR-u w Parlamencie Europejskim. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.